Cześć, witam na kanale Info. U Prawa dzisiaj mam same dobre informacje. Zacznijmy od pola, bo to jest dla mnie ogromnie ważne. Czułem już powoli taki stres, że to mi zarasta. Udało mi się jednak wczoraj wszystko załatwić. Tak jak z remontem, o czym Wam zaraz powiem, już stwierdziłem i wielu też właśnie to napisało, że mamy z Iwonką no bardzo duże szczęście, gdzie ten cały remont mógłby trwać zapewne tygodniami, długimi tygodniami, a u nas to idzie tak szybko, że to trwało no dniami tylko. Ale o tym zaraz, bo najpierw w pole. U nas na wsi, no można powiedzieć, każdy ma różne namiary. Jeden sąsiad miał namiar na, na rolnika, który mi przeora pole i zrobi mi je na równo tak, żeby było dobrze. Umówiłem się z tym panem, przyszedł, popatrzył, powiedział, że nie ma problemu, więc to jest już wielka radość. Jesteśmy umówieni tak na za dwa tygodnie. Akurat ma trochę popadać, co będzie też korzystne. No i powiedziałem mu, że moim marzeniem jest, żeby wsiąść do ciągnika i powiedział, że nie ma problemu, więc tutaj... Będę z nim jeździł. Może uda mi się też, żebym chwilę poprowadził, może się to też, też uda, ale ucieszyłem się z tego powodu, bo to jest moje marzenie. Żeby wiecie w trakcie tego, jak ten ciągnik jeździ, nie że jak on stoi, ale żeby jak on jeździ, żeby to być w nim i to obserwować. To wielka radość. To jest dla mnie coś niesamowitego. Nagram to wam za dwa tygodnie. No, jestem przeszczęśliwy. To jest największa radość tego wszystkiego. No, i Arbuza przyniosłem Janosika, to się wszyscy zajadali. No, był przepyszny. Wczoraj był właśnie filmik z tego zbioru Arbuza. Ale tak. Chciałbym, żeby całe pole było przemieszane z obornikiem. Ten pan niestety nie miał dostępu do obornika, no to inna sąsiadka miała namiar Na takie miejsce pojechaliśmy. Kroby się normalnie pasą, jest wszystko super. Ten udało się załatwić tyle obornika, ile chciałem. No ale transport. Dzwonię do pana rolnika. Miejsce z obornikiem jest no kilka kilometrów ode mnie, ale podjedzie, przywiezie sobie i to przeora. No, to jest, na. Coś wspaniałego, no takie szczęście mam. Nie zapraszając, wszystko naprawdę się świetnie układa. Mam świetnych sąsiadów, którzy też, też chętnie pomagają, właśnie służą, radom i tak dalej. Jeszcze temat płotu. Też dostałem namiar, bo sam sobie też znalazłem wiele firm, no ale czekam na dzisiaj na wycenę tego. No, zobaczymy jaka to, to będzie cena. Ale e, jak nie, no, to będę po prostu dzwonił do innych firm, bo kilka firm takich też znalazłem. E, płot, no, to są duże koszta, no, to są duże, duże. I tak sobie myślałem, że może w przyszłym roku, bo teraz y, może się to nie udać, ale no, ja nie mogę wytrzymać i to będzie w tym roku. To mi się marzy, żeby właśnie ten płot był postawiony. No i kolejne tutaj szczęście. Że teraz przez właśnie kilka dni zakupiliście mnóstwo książek. Z kom nie wierzyliśmy, że aż tyle ich było, no i zarobiliśmy na sporą część tego płotu. Powstanie on w tym roku. Chciałbym to tak załatwić, że ten rolnik zrobi mi to wielkie pole, i potem za niedługo jest stawiany płot. Tak mi się marzy, żeby to było. Zobaczymy, czy to się też, też z, tym, z tym właśnie uda. No i to, co się dzieje, to jest coś niesamowitego, ale przejdźmy teraz do domu. No w sumie to nie powinno być, ale no bo no, w domu też jest coś świetnego, bo patrzcie, dzisiaj, czyli jak do Was mówię, to jest środa, przychodzą kominiarze. No, tam 11, 12 z tego co wiem, to właśnie będą, żeby sprawdzić komin, ewentualnie to wszystko zrobić. Więc, no, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Liczę na to, że wszystko będzie dobrze. Kuchnia na drewno ogrzeje, według zapowiedzi, 70 m2, ta, która nam się właśnie spodobała. Ona jest taka, że tam jest też piekarnik, więc to też świetnie. Zimą będziemy piec, wiecie, różne ten, ciasta i nie tylko. No, i też jest tam jeden taki palnik, więc to też jest bardzo fajne. Fajne, więc to wystarczy, żeby sobie coś zagrzać. ten, no i żeby nas ogólnie ogrzać. My mamy domek 52 m2. Właścicielka ogląda mój kanał i bardzo się ucieszyła. No i dała mi bardzo dobrą cenę na właśnie taki piecyk, czy też no, kuchnię na drewno, jak to się fachowo chyba tak się to fachowo nazywa. No i mi to wszystko zamontują. Tylko potrzebuję właśnie od kominiarza zaświadczenia i żeby mi wszystko do porządku zrobili z kominem, wiecie, sprawdzili i tak dalej. No i wtedy ruszy to wszystko właśnie z tą kuchnią. Na drewno. Jeszcze muszę zamówić opał, ale to się muszę dowiedzieć, jeszcze no, czym najlepiej to będzie palić. Jak macie jakieś sugestie, to chętnie poczytam o tym, bo jeszcze tego właśnie się tak dokładnie nie dowiedziałem. No i teraz informacja dla mnie ogromnie ważna. <laughs> jak, jak ja już o, o tym myślę, to się, to się wiecie, tak bardzo cieszę, bo pisałem wam o tym wczoraj, ale jeszcze dzisiaj to rozszerzę. Kuchnia. Prąd jest zrobiony. Dziury są zaklejone, płytki leżą, zostało malowanie i zamontowanie gniazdek. Potem będzie podłączenie sprzętu, wiecie, szafki i tak dalej, ale to wiecie, nie, nie musi być zaraz. My się wprowadzimy i na spokojnie wszystko się zrobi. W sensie, że te sprzęty i szafki to mogą być już porobione, jak się wprowadzimy. Czyli kuchnia zrobiona. Będzie właśnie taka już cała ten. Woda w całym domu jest zrobiona. I teraz magia. W tym tygodniu jest malowanie. Są gniazdka. W tym tygodniu będzie zrobiony prąd już cały we wszystkich pomieszczeniach, we wszystkich, jakby ich było bardzo dużo, ale wiecie, w pozostałych, jest spore prawdopodobieństwo, że w tym tygodniu zostanie wszystko zrobione pod to, żebyśmy się wprowadzili. To tak się wszystko, wiecie, zadziało bardzo szybko, wiecie, ta cała woda w dwa dni, prąd w kuchni w dwa dni, teraz reszta też w tym tygodniu. No wszystkie te niezbędne prace będą zrobione najprawdopodobniej w tym tygodniu, czyli przyszły tydzień o ile wszystko się uda, wiecie, ten prąd, dziury, malowanie i ogólnie są jeszcze różne inne ważne prace, czasami drobne, ale no mamy z Iwonką szczęście do ludzi i najprawdopodobniej wszystko się uda w tym tygodniu. No to ten przyszły tydzień to będzie przeprowadzkowy, no, już na stałe na wielkim polu, więc już, ach, 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 no. I ten, i internet jest, prąd cały będzie, woda jest, no nic, tylko właśnie mieszkać. Najbardziej się martwią o nasze koty, no bo wiecie, już byśmy mieszkali tam, ale chcieliśmy zaoszczędzić tym kotom właśnie naszym tych największych hałasów i ta przeprowadzka zapewne będzie dla nich stresująca. Jak byliście w takiej sytuacji, to napiszcie, jak tam wasze koty, czy też choćby psy taką przeprowadzkę właśnie zniosły. Ja myślę, że będzie dobrze, ale. Ważne będzie, żeby koty zapoznały teren i przez te właśnie kilka dni był względny spokój w domu. Tak przynajmniej mi się zdaje, że to będzie najlepsze. No i jeszcze jedna ważna informacja, że został już wylany beton pod wiatę, na której będzie fotowoltaika. Tutaj akurat różne są... Opinię. Ja bardzo chciałem mieć, już jakiś czas temu dogadaliśmy się z firmą. No teraz są też dopłaty, zobaczymy, czy to będzie dobra decyzja. Różnie to, mo to może być, też jestem no, w tym niedoświad niedoświadczony, ale liczę na to, że to właśnie jest dobra decyzja. No ale wiata będzie, czyli zadaszenie, więc mamy plany, żeby kiedyś powstał tam taki taras. Wie wiecie, wiecie, jak da się takie coś zrobić, no tego też nie wiemy, żeby połączyć z nim dom, że wyjście z domu jest do tarasu no zobaczymy czy to się uda, ale jest to temat na daleką przyszłość, więc to jeszcze to, to się wszystko może zmienić właśnie, tak tylko właśnie się tą chciałem wam w tym pochwalić no i to co się teraz nie uda to prawdopodobnie garaż, no sporo było wyda wydatków wiecie takich nie do końca spodziewanych, wiecie z tym prądem z wodą, docieplanie dachu różne inne, też spontanicznie kupiliśmy te meble do, do kuchni, o czym wam już mówiłem no i to byłby już za, za duży wydatek, bo to miał być Taki, wiecie, specjalny garaż, w którym by były magazynowane książki, no ale to trudno, może się uda za rok postawić taki właśnie garaż. Teraz będę dalej wynajmował miejsce, no i trochę książek będzie właśnie w domu naszym. No. I bardzo duży problem to ogólnie jest czas, no bo yy, wiecie, jeździmy ciągle, wiecie, te, no, wiele kilometrów, yy, ciągle jest coś do załatwiania, co sprawia, że no, czasu jest mało. No i ja przyjeżdżam sobie do mieszkania, w którym jeszcze chwilowo mieszkamy, no i siadam o 22 do komputera, żeby wam podpisywać tych pytań, jeszcze nie zrobiłem. No to wczoraj ja sobie tak właśnie siadam, no i zasnąłem, obudziłem się o pierwszej na komputerze. No tak to jest, wiecie, ja nie narzekam, żeby nie było, bo ja jestem przeszczęśliwy, ale no czasu i ogólnego zmęczenia się nie przeskoczy. Dzisiaj prawdopodobnie też będzie właśnie jeden filmik ten, który teraz oglądacie, bo wiele jest do zrobienia jeszcze w domu, trzeba to wszystko przygotować i tak dalej. No jednak już za niedługo, to już nie są tygodnie, a dni właśnie, już będziemy w stu procentach na swoim, nawet nie wiecie, jaka to jest dla nas radość. No i na pewno popełnialiśmy sporo błędów, że choćby przed zakupem nie sprawdziliśmy fachowce wody, no, no nie sprawdziliśmy tego. Czy też, wiecie, może zrezygnować z czegoś na rzecz czegoś innego, ale to już wszystko się dzieje tak szybko. No, my jesteśmy w tym niedoświadczeni. Ja nigdy domu nie miałem. Iwonka mieszkała sporą część swojego życia w domu, no ale to jest, wiecie, wszystko takie szybkie, tu to, tu tamto, tu tak. No ale to jest no wszystko, tak jak już wiele razy mówiłem, niesamowite. No ja się najbardziej tym polem cieszę, bo przyszły rok, no to ja już, wiecie, sobie wyobrażam, no jak nie ma jeszcze wiosny, jest jeszcze zima, ja już wychodzę na pole, coś robię najpiękniejszy moment to będzie właśnie ten przyszły rok, wiecie, marzec, może tam luty jeszcze, może kwiecień, zobaczymy jak będzie z pogodą, ale to już wszystko wtedy na dobre się zacznie, bo już będę coś siał w lutym, w sensie warzywa na roz, rozsadę, będzie już ten tunel postawiony do rozsad, no ale chodzi mi też o, o pierwsze prace na polu, no bo cięcie, przełom lutego i marca, tu jakieś sadzenie, ten, no to będzie piękny moment, gdzie znając mój zapał, no to codziennie będą jakieś nowe prace na, na na polu i pole zmieni się bardzo, ale to bardzo mocno. No i to tyle. Jest wiele emocji właśnie z tym wszystkim. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i dziękuję jeszcze raz no i pozdrawiam. No i pamiętajcie, że Bania Fest, czyli ten konkurs w Krapkowicach, na którym będę pod koniec września też też o tym będę za niedługo robił filmik, żeby no żebyście mogli sobie właśnie taki konkurs zobaczyć. Ale to już jest inna sprawa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i pozdrawiam.